Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Space Engineers. W dzisiejszym odcinku będę sprawdzał, jak wyglądają te kontrakty, jak one działają, co one dają i tak dalej, i tak dalej. Także idziemy teraz do konsoli, wybrać jakiś kontrakt. Tylko dobrze by było, żebym ja tam weszedł najpierw do środka. Halo, gdzie jest wejście? A, gdzieś w coś uderzyłem chyba. Gdzie to wejście było? To chyba było na wprost, jak się idzie. Nie. Albo tam górą można też było wejść, z tego co pamiętam, albo na dół zejść, dobra. O, nic coś nie stało. Szybko zamykamy. Gdzie ta konsola z kontraktami? Ciekawi mnie... Nie, nie zaparkowałem naszego statku aż tak mocno, żeby można było do niego zajrzeć. Ale zobaczmy, co tutaj jest. A nic nowego nie widzę, żeby było. Dyszne tutaj jakieś rzeczy. Kawa kosmiczna. Ładunki wybuchowe i takie sprawy. A sprzedać? Co tu można? A, uran. Kobalt. Te sprawy. Pewnie szybciej widzę, opłaca się przyjeżdżać, coś sprzedawać, niż robić te kontrakty, ale... Dobra, weźmiemy teraz kontrakt o naprawianie. Godzina 2 minuty, reputacja 10, nagroda 100 tysięcy. Tak. Dobra. Wracamy na nasz statek, który stoi tutaj niedaleko, wyłączony. Dobra, wlecę sobie do niego. Jeszcze. O, dobra. Mamy go ustawionego, zapakowanego i tak dalej. Do naprawiania. To on trochę przerobiony jest. Oryginalnie to był robot, ale... Ja chcę tym polatać, więc ja go przerobiłem, żeby dać mu kokpit. Ogólnie pochodzi z bazy, z workshopu, z Steama i tak jak widzieliście, wtedy zrobiły mi go po prostu boty. Na nity w sensie. Dobra, nie będę się za bardzo rozpędzał, do 510 chyba zacznę zwalniać. Dobra, obróćmy się, chociaż przodem wyhamuję, przed nim. A, chyba nie, dobra. Obrócę się tyłem, żeby szybciej wyhamować. A, właśnie minęliśmy. Ups. I tak. Machnąłem się prawie... No, prawie o kilometr. Dobra, podlećmy. My mamy to naprawić. Więc spoko. Sprawdzimy to. No, hamuje, hamuje, dobra. Powolutku teraz. Co ty masz uszkodzone? O kurde, ty coś w ogóle palisz. Tutaj coś się pali. Dobra, my mamy uruchomione te nasze spawarki. Podlećmy to jakoś tak. O. Dobra, naprawione. I tutaj powolutku wszystko naprawimy. Mam nadzieję, że to nie jest tak komponent, tylko że będzie je widać, że są do naprawienia. O, naprawione. Następna rzecz. Szkoda, że to nie ma większego zasięgu. Albo na ramieniu mogło to by być. Odsuniemy się. O, tutaj widzę, jest uszkodzony. Dobra. Pyk, naprawione. Co tam jeszcze? O, z tej strony w ogóle jest zniszczone prawie całkowicie. Okej, naprawione też. Coś tutaj na dole jest do naprawienia? Chyba nie. Wygląda na całe. A tutaj jest, już widzę. A i w środku coś tam jeszcze chyba jest do naprawienia. Z zewnątrz chyba tego nie naprawię. Nie? Czy dam radę? Nie, nie widzę tego elementu, co tam płonie. Czy jakoś trzeba będzie wejść do środka? O, jest możliwość nawet wejścia. O, drzwi są od razu do naprawienia. O, weź tam sięgnij. O, okej. Dobra, ty stój tutaj teraz. Ja sobie tutaj wejdę. Aha, i to trzeba naprawić. A, powietrze w środku. A, no niby coś tam stara się produkować. Ale nie jest... O! Tu jaka dziura. Nie, to szyba. Dobra, okej. Szukamy tutaj jeszcze w środku jakichś dziur. To jeszcze widzę nie wszystko.
Nie, to też nie. A, podskoczyłem teraz. Dobra. Co tu jeszcze jest uszkodzone? No. Ale ja biegał tak spalnikiem i wszystkie oddykał. Te drzwi trochę lipa, bo otwierasz i ucieka całe powietrze. Dobra, to podlećmy, zobaczmy. Może tutaj jeszcze gdzieś coś jest nie do końca naprawione. No niby nie. Światełko? Nie. To też naprawione. O, tutaj coś. O, udało się, naprawione. Udało, możecie lecieć. O, jakie te fajerwerki, dobra. Aha, no i zniknął, no dobra. Gdzie jest ta stacja, z której żeśmy przylecieli? To wracamy na nią, zobaczyć kolejny jakiś kontrakt. Dobra, jest. No a tak do 400 się chyba teraz rozpędzę, to zdążę, powinienem zdążyć przynajmniej wyhamować. Dobra, mamy 300. Mamy 400, dobra, zwolnij. Spadło do 200. O, chyba nawet będę musiał przyspieszyć trochę. Dobra. Znowu zwalniamy. O, dobra, uda się nam zwolnić bez problemu. Wlatujemy do kulki. Dobra. Ciekawe, czy jak tak wezmę, tutaj wyląduję, czy później mogę im tam sprzedać rzeczy. O, jak przyciąga się, dobra. Nie. O, przykleiło się, dobra. Mogliby mi go załadować za darmo. Dobra, i schodzimy tędy. No dobra, jesteśmy w środku. Jest powietrze. Ciekawe, czy ja... A, mam tutaj osobne. O, dziwne, to nic mi nie pokazuje. Czy powinny być części tam chyba jakieś, co ja brałem? No dobra, nieważne. I tak mogę w kreatywnym, bo teraz tak stoimy, żeby posprawdzać. Tutaj co to mam? Aha, oni chcą eksplozji w 7 razy, ktoś gdzieś chce. Ciekawe, czy tutaj jest tyle razy. O kurde, ile by to kosztowało? To chyba drożej było niż to, co oni tutaj chcą. 7 razy to 49. No czekajcie, zobaczymy. No wezmę te 7, kupię. No, nie wiem, co ja tutaj naciskam. No 7 kupiłem, ok. No i dobra, weźmy tą misję teraz na dostarczenie. Dobra, akceptuj, tak. Idzie też, że mam to dostarczyć. Aha, tutaj. Siedem. 51 tysięcy dostałem, a ile za to zapłaciłem? No, tak samo. Tak trochę reputacja nam wpadła. Dobra, teraz weźmy sobie... O, no, ale tu widzę 58 tysięcy kilometrów. Miałbym gdzieś polecieć, coś przewieźć. Wyciszę kanał. Dobra, kanał wyciszony. Tutaj, że mamy coś przewieźć. 45 minut. Ale ile dają konkretną kasę? Tu mamy eskortować. Tu mamy coś znaleźć. No, ogólnie widzę tutaj teraz są takie, żeby przywieźć coś.
Aha, to są różne. Nagroda. Nie ma. To, żeby przywieźć, jest 340. No, dużo. Ale wiecie co? Co? Ile tutaj? Ale to tak o 284 czego? Ton? No nie, no bo nie będę tego miał, bo to ja sprzedaję zawsze wszystko. Dobra, weźmiemy to, zaakceptujemy. Zaakceptujemy sobie to. 384, tak. Ja polecę po to do bazy. Co tutaj jeszcze mamy? I wrócę. Wrócę i samolotem jakimś myśliwskim zaraz sobie polecimy. Stworzymy myśliwca. Po to, żeby mieć go do tej misji. Co tam pisze, żeby eskortować kogoś. Zobaczymy, co to daje. Jak to wygląda. Dobra, lecę po te tubki. A wy ze mną. Dobra. Hmm. 340 tubek trzeba przywieźć. A dobra, odczep się. Wow. Jak daleko. Dobra. Do naszej bazy lecimy, gdzie ona jest. O, już po ciemnej stronie księżyca. Dobra. Weźmiemy z bazy te tuby i weźmiemy przy okazji... A, tam jest druga baza. No i zrobimy sobie jakieś myśliwca. O, tutaj widzę, że ciężej mu się chyba hamuje. Dobra. O, żebym zaraz nie uderzył. Tak jakoś wygląda, jakbym miał zaraz uderzyć w powierzchnię księżyca. O, a jak nie ten, to widzę teraz Facebook zaczyna się odzywać. Dobra. O, jak się ciemno zrobiło. O, fajnie, że w bazie w środku się świeci, aż emanuje na zewnątrz. Wow, co mi tak znosi? Dobra, wylądujmy sobie tutaj. Dobra. I wyłączmy go. O, przywrócił się. Dobra. Tu jest nasz mini kopacz. Ja zapotrzebowałem niedawno 340 tubek. Dobra, o, niech robią. Tutaj sobie zobaczmy naszego tego. Piątka jest. I sobie wybierzemy w kontroli projektor. Blueprinty. Jakiegoś bojowca ładnego. Zobaczmy. Dwie wyrzutnie rakiet, dwa karabiny maszynowe, cztery wyrzutnie rakiet, trzy karabiny maszynowe, trzy bot... A, ale to jest taki ten. Widzę do kontroli. A to nie, to ja chcę takiego, żebym miał k nim lecieć. On to jakiś wielki niszczyciel. No to jest jakiś kosmos. To nie... Czołg nam niepotrzebny. O, to będzie spoko. Chyba. Coś jeszcze tutaj mam? Nie, do walki chyba więcej nie mam, dobra. Teraz ważne, żeby wyłączyć tutaj. Co wyłączyć? Wyłączyć trzeba, bo zaraz zaczną mi budować, a najpierw trzeba go dostosować do tego projektora. Dobra. Nie. Blueprintsy i zobaczmy, gdzie jest dwójka. Dobra, mamy, zobaczmy. I nie, po pierwsze to ja go obrócę, to po pierwsze projektor, obróćmy go 90 stopni. Dobra, obrócony. I teraz czego wyżej podnieść? Nie, w górę 6.
No dobra, trzeba tak, żeby się zaczepił gdzieś. Za ogon mu go tam zaczepię. Czyli czego jeszcze przesunąć? Tylko niżej, dam na, powiedzmy, na 4, zobaczmy. I do przodu z 6. Dobra. Dobra, nie, wysokość jest dobra. Ale w drugą stronę przesunąć go trzeba. Projektor zostawię go to, że w razie później czy coś, to tam będziemy go mieli. Zobaczmy. Nie, trzeba jeszcze go przesunąć lekko w lewo. Ja bym go wsadził gdzieś tutaj. Czy tutaj jest coś, czy to jest pancerz po prostu? Nie, to jest pancerz. To można go tam włożyć głębiej. Tak o, to troszkę jeszcze niżej. Trójka. Nie, to nie to. Jedynka w którąś stronę, bo ale teraz nie wiem za bardzo w którą. I bardziej do przodu. Zobaczmy, jak to wygląda. Aj, trochę niebezpiecznie. No ale to, kurczę, będzie trwał czas on, to najpierw podlecimy do góry, uzupełnią wtedy. Dobra. O, budować będą teraz. Zobaczmy. On dużo ma takich bocznych, widzę, tych dopalaczy. To fajnie. Amunicję do karabinów trzeba będzie zrobić. O, 4 karabiny widzę są. 4 tutaj. A i, po, i 2 wyrzutnie. Dobra, git. Takie coś może być. Mi pasuje. Dobra, zobaczmy teraz. W produkcji a propos amunicji. Amunicja NATO. A ja chyba nie zrobię tego. Rakiet. Platyna jest potrzebna. A ile jest potrzebne na jedną rakietę? Dobra, zróbmy rakiet na maksa. Amunicja na to kontener. 1000 nie będzie. Czy to jest ciężkie? Ile jedno waży? O, konkretnie dużo. Dobra, mi jest potrzebna platyna. Planety z platyna. Nie wezmę znikąd platyny, bo nawet nie mam, żeby silniku zrobić chyba. Zaraz zobaczymy. Nie, tu są. Nie, to komponenty reaktora, ale na dopalacze nie ma. Dobra. Kupimy najwyżej jak będziemy, bo chyba zużyli wszystko. No ładny. No i ma połączenie nawet takie fajne. Żeby się uzupełnić w razie czego. No dobra. To ja czekam, aż on się zbuduje. Dobra, mamy mój piękny, a raczej nasz, myśliwiec. Tylko, że mam taki dziwny problem, że muszę jakoś ręcznie, nie wiem dlaczego, akurat rakiety wkładać. Kupiłem akurat rakiety, bo no, nie zrobiłbym niestety. Bo nie miałem już wystarczającej ilości platyny, więc po prostu kupiłem. Były na sprzedaż, w przeciwności do platyny, której nie było na sprzedaż, co jest smutne. Dobra, ja tu wrzucę już te rakiety, niech będzie. Bo akurat amunicja się sama rozrzuciła, zobaczcie, mamy 22 tysiące naboi, 38 rakiet. Amunicja sama się tu rozrzuciła, a rakiety nie wiem dlaczego nie. Dobra, to teraz lecimy. To tam ta stacja była, żebym teraz stację nie pomylił. Powinienem je jakoś nazwać, stacja 1, stacja 2, czy coś, to będzie łatwiej. Mogę im zmienić nazwy? RL Sales. To jest tam bliżej nas? Czy nie bardzo? Nie, nie, bo ja tej nie widzę. ISB Station, dobra, jak dam tak, to... O, z hamulce to ma słabe. Nie. Aha, tam te dwie dodatkowe, co ja widzę. Ja te po prostu widzę, bo jestem ich blisko. O, chwila, żeby ktoś tam nie uderzył. No, z tym myśliwcem to taka... Latanie do tyłu to tak nie bardzo widzę. Dobra. No, sam siebie dobrze nie potrafi hamować, co dopiero. No, do przodu widzę taki lot tylko. O, myślałem, że coś zahaczyłem.
Ups. No. Nie, nie, co ja robię? Żebym się w walce tak nie pomylił przypadkiem. Dobra. Zobaczmy. Nie, ja przy sobie tego na szczęście nie mam. Mam trochę tego w kokpicie. No, wszędzie mam tego po trochę. Dobra. Czy ja będę mógł to wziąć z tego wszystko naraz? Tak nie bardzo. Dobra. Teraz trzeba znaleźć, żeby się podłączyć. Włącz, wyłącz i połącz. Gdzie to jest połącz? Jest połącz, dobra. Dajmy bliżej. Ja się tu nie podłączę. Kurczę. Jestem po prostu za krótki. Mają jeszcze jakieś inne? Mi się zdaje, że oni powinni mieć jeszcze jakieś. Ups. Zaraz zobaczmy. Czy tylko takie u nich są? Nie, dobra, mają jeszcze takie, to jakoś tam bokiem spróbuję podlecieć. Okej. Pyk, pyk, pyk. O, tak będzie ładnie. A, dałem do przodu niepotrzebnie. Dobra. O kurde. Dobra, czekajcie. Leciutko. Dobra, nie jest to perfekcyjnie, ale jest. Udało się, okej. Włączmy sobie z powrotem HDA. Dobra. Teraz gdzie jest wejście, jak zawsze, bo znowu nie pamiętam. Chyba z tej strony będzie. To są te wyjścia. Nie, jesteśmy do góry nogami. No, teraz jesteśmy dobrze. Pyk, dobra. Na środka, zamknę drzwi. Gdzie te misje były? Tutaj były, dobra. Kontrakty. No i... czemu? O kurde, pomyliłem stację. Brawo ja. Dobra, lecimy teraz do tej, co powinniśmy. Czwórka, żeby się odłączyć. Gdzie jest tam ta druga? Też nie spojrzałem w ogóle, gdzie lecę. Dobra, teraz lecimy dobrze. Pędzimy, można by rzec. Dobra, od razu się wrócę. O, dobra. Ło, się wystraszyłem, że przyładuję w coś. O, machnąłem się o 1,5 km. No, prawie idealnie 1,5 było. Przydałoby mu się parę dodatkowych dopalaczy na przodzie. Żeby takie rzeczy się nie działy. Dobra. Latujemy powoli teraz. Gdzie on tutaj ma jakieś miejsce na dokowanie? Jeszcze przez to, że jest ciemno, to tym bardziej nic nie widzę. No, gdzieś tam mój niby to światło ma, ale... No dobra, ja potrzebuję takiego wystającego. On tu jest, ale...
zbyt odpowiednio, to nie jest, dobra, musimy się przychylić. Jeszcze. Ajajajaj. No dobra. To piątka była. Okej, się podłączyliśmy. Tym razem do dobrego. Dobrej stacji. Dobra. Gdzie ten kontrakt? Zobaczmy. No, weź z tego. No też nie bardzo, super. Ja nie mam tyle, żeby wziąć wszystko naraz do siebie. Ajajaj. Nie można tego po części jakoś wziąć? Dobra, czekajcie. To ja to przełożę. Tylko to tutaj. Tutaj. I w kokpicie jest chyba reszta. O. Nie wiem, czy to się teraz tu zmieści wszystko. Zabierz tą amunicję. O cholera, chyba się wszystko tu nie zmieści. No nie zmieści się, już widzę. A ja tego wszystkiego nie jestem w stanie wziąć na raz. Ajajaj, 303. Czemu oni nie chcą gdzie indziej tego przerzucać? To jest chyba jakoś niepołączone dobrze. No, widzę, że nie jest połączone dobrze, bo się chyba to powinno świecić na odpowiedni kolor. Ja nie mam przy sobie teraz zestawu, żeby to naprawić. Zobaczmy. Czy mogę to na części dać? No nie mogę. To zrobimy inaczej. Przejdę na chwilę w tryb kreatywny, żeby móc to wszystko wyciągnąć. Dobra, ja przełączę sobie to na chwilę na tryb kreatywny. No dobra, jest tryb kreatywny, szybko tutaj przerzućmy z tych tutaj pojemników. Dobra, mamy, idę to szybko zaniosę. Dobra, dawaj pan to zadanie. Tak, gratulujecie mi, ja wam też, dobra. A, i teraz kontrakt jakiś z... O, jak na złość nie ma teraz kontraktu żadnego z eskortą. No to szukanie, jakiś kontrakt jest. Czas 25 minut. Wszystkie takie same są w sumie. Nie ma żadnych eskorty? Nie, nie ma. Dobra, to weźmy to z szukaniem. Okej. Okay. Mam 14 km stąd. No nic, to lecimy tam. Odczep się. Pyk. Ciach. Tam mam lask, no signal. Dobra, lecimy tam. Naszym okrętem. Samolotem, znaczy się. A, czemu mi rakiety zniknęła są? Kurde, on się nie rozwaliłem. Za szybko lecę jak na takie strzelanie. No to samo. O. No, minąłem ten punkt. Nie mogę strzelać przy takiej prędkości, bo się sam rozwalę. Uszkodziłem sobie coś? Nie, na szczęście nie. Dobra. Jeszcze raz do tego punktu. Pyk. Bardzo szybko rozwija prędkość, ale z hamowaniem jest dużo gorzej. Bokiem się obrócę, to może będzie trochę szybciej hamował. Dobra, hamuj dopalaczami. Gdzie to jest to coś? Więc ja mam tego tutaj szukać?
No, podlećmy. No i tak za szybko. Ja domyślam się, że w maksymalnej długości 750 metrów stąd, gdzie jesteśmy. Oj. Dobra, możemy wysiąść. Obadajmy tą sprawę. Aha, dobra. Kurde, no i co, mam tu coś znaleźć? No to srogo, ale ja tutaj nic nie widzę. Jak ja mam coś takiego tutaj znaleźć? Znaczy nie chodzi o tą asteroidę. Wszystko jest ono daleko. Zobaczmy w zadaniach. O, przysiady zróbmy. Gdzie są te kontrakty? Panie, pokaż pan kontrakty. O, tutaj jakieś kontrola? Nie. Mogę to poprzyłączać. F. Kurde, no nie wiem teraz, którym to mogłoby być. Nieważne. No i teraz co? Ani tu żadnego sygnału nie mam w pobliżu. Też nic nie widzę. Jest tu tak ciemno, że... Czy ciężko, żebym coś wypatrzył? To jest chyba jakieś przerąbane są te misje, widzę. P? Nie, to już naciskałem. To też... To od sygnału, zobaczmy, tu nie ma... jakieś komentarze... Informacje... Control panel, nie. Nie, to tutaj nie będzie. G, nie, nie, tutaj. Sygnały. Świetnie, maskę sobie otworzyłem. O, jest. Mhm. 750 metrów od miejsca tego. Co, ja wolę jednak, mam tutaj na tym pokładzie jest możliwość włączenia mu sygnału. Dobra, ale wiem, że stoi przy tym. Dobra, 750 metrów. Kurde, na takiej odległości to... No nie ma szans, żebym ja to znalazł. Czy to może być taka kropeczka? Swojego statku tu nie widzę nawet. Ale chyba już znalazłem. Tu coś mi się wydaje, że stoi. Albo się obraca. Nie, no coś tu jest. O, mamy faktycznie. Aczkolwiek zobaczcie. Shit. No fajnie, że znalazłem. Tylko, że teraz w tą stronę nas samolot był. By mi to kółko zniknęło. Nie no, bajer, kurczę. Będzie na to, że będę wracał. Z buta. Gdzie on może być? Muszę się w ogóle do niego nie zbliżać, tylko się oddalam. No nic tu nie... Czy też kurczę się ten rząd żadnej anteny nie miał. No teraz już wiem, jak ważna jest antena w samolotach. Znaczy w tych... no...
myśliwcach czy czymkolwiek. Kurde, no nie widzę go na tle niczego. Nie no, już chyba go dawno minęłem. A ja pierdzielę, no. Co z tego, że wiem, że już widziałem. Taka elipka, bym powiedział trochę. Dobra, ja go poszukam. Dobra, wracamy. Nie powiem, że znalazłem statek, tylko musiałem polecić zbudować nowy. Ale dzięki nanitom nie trwało to długo. Trochę go zmieniłem przy okazji. No, brzydszy jest teraz niż był, ale funkcjonalniejszy. Dobra, bierzemy misję z eskortą, tak więc zobaczymy, jak to teraz wygląda. Taka misja. Wydawało mi się, że coś zniszczone jest. Dobra. O! Wow. No dobra, tylko no da, zapomniałem antenę zainstalować. No ale mam nadzieję, że teraz nie będzie potrzebna. Dodatkowo mam dwie wieżyczki. Zobaczcie, już minął czas, jak wyciszyłem. Dałem z przodu trochę więcej dopalaczy. Żeby... Ups, żebym go nie zahaczył. Dobra, czekamy. Dobra, ruszyliśmy ze skortą. Jak widzicie, okręt zaczął lecieć. Strasznie powoli leci. Spróbuję wyrównać do niego. Prawo się do niego przesuniemy trochę do tyłu. Dobra, żebym do niego nie wleciał przypadkiem. No, zaczął nas wyprzedzać. Oj, dobra, elegancko. Mniej więcej tak możemy lecieć. No, z 30 metrów na sekundę leci, to w sumie trochę powoli. Nie, do góry trochę. Na horyzoncie na razie nic nie widać. Zapiszmy sobie. O, coś leci. A, drony lecą. Wow, nie to. Powinny pomóc mi moje karabiny maszynowe. Kurde, z rakietami. Jeszcze samobójcze te drony są. O, rakiety by się przydały jak nic. Gdzie te dwa pozostałe? Moje karabiny w ogóle w nie strzelają? Karabin na maksa się przydał wyrzutnie. O, coś tam wybuchło. O, ten odleciał. Nie wiem, czy strzelają, czy nie te działka na naszym okręcie. Myśmy się minęli z nim. O, właściwie wyprzedzamy go za bardzo. O, niech nas dogoni. Dobra, koniec na razie. Chyba ich więcej będzie po drodze. O, kurde, od razu rakietą dostałem, czy co? Chyba mi tylko jedno działo zostało. Wow, ale mu załadowali. Mi też. Puh.
Działka w ogóle na moim tym strzelają? Nie strzelają, bo ich nie ma. Dostało rakietami chyba gdzieś. Kurde. Rzutnie jakieś najlepiej by mieć. No czym to ja na pewno nie trafię w nich. Ale nie ma sensu. Gdzieś mi chyba rwało silniki, już mi ciężko nawet się zakręca. No im łatwo w taki duży obiekt trafić, a mi w nich ciężko. Do jutra będę w nich strzelał i nie trafię. No coś tam trafiłem. No nie powiem, walka w kosmosie łatwa nie jest. No teraz we mnie tymi rakietami rzucają. Nie trafiłem. O, się nie uda... A, zniknęli. Rozwalili ten i zniknęli. Kurde, ta misja to jest jednak za ciężka dla mnie. Lepiej latać i sprzedawać rzeczy. Nic. Wracamy do bazy. Misja się niestety nie udała. Się nie dziwię w sumie. Gdzie jest nasza baza? No, tutaj jest. O, powinny nasze robociki nas naprawić. To tutaj będzie chyba gdzieś... Dobra, widzę punkt respawnu. O, ciężko mi nawet będzie tam chyba wylądować. Wow, 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 wow. Gdzie jest ten nasz punkt? O, jesteśmy blisko już. Powoli trzeba zejść. Dobra, powoli, powoli, powoli. No to tak będą wyglądać kontrakty z tego co widzę, bo tamten jeden to jeszcze był, żeby coś po prostu przewieźć na ogromne odległości, a no, byśmy do jutra lecieli 2000 km. Dobra, ja się spróbuję obrócić. Zobaczymy, czy nas naprawią. Dobra, schodzimy. O, naprawią nas. Podlecę bliżej, żeby mieli krótszą drogę. Okej. No i no, nas to naprawiam. No, także to dzisiaj byłoby na tyle w tym odcinku z kontraktami. Niestety tego kontraktu ostatniego nie udało się nam wykonać i raczej nie sądzę, żeby mi się udało go wykonać bez jakiegoś dosyć mocnego statku z namierzaniem. Tak jak widzimy sobie, naprawiają nasz okręt. A ja się z wami będę żegnać. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!